kończącego ten konflikt stanowiło jeden z ostatnich epizodów kształtowania się. Wielkim widowiskiem historycznym uczciliśmy w Płocku 103. rocznicę obrony naszego miasta przed bolszewikami. Na lotnisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej odbyła się rekonstrukcja wydarzeń z sierpnia 1920 roku, gdy wojsko, harcerze i mieszkańcy Płocka obronili nasze miasto przed bolszewikami. W inscenizacji wzięło udział prawie 200 osób. Rekonstruktorzy wykorzystali także sprzęt wojskowy z epoki, m.in. czołg Renault i rosyjskie armaty polowe. W scenariuszu znalazło się również wspomnienie wydarzenia z kwietnia 1921 roku, kiedy marszałek Józef Piłsudski odznaczył Płock Krzyżem Walecznych. Straszne to były ofiary, jakimi zapłaciliście za tą świętą jedność z żołnierzem polskim. Niewolne były od nich dzieci i ciała kobiet. Lecz dopełniła się rzecz wielka. Polski żołnierz poznał, że ma brata w społeczeństwie. Dziś, kiedy mianowałem miasto Płock żołnierzem, kiedy pasowałem Płock na rycerza, dziękuję wam i za obronę, i za spełnienie mych usilnych dążeń. Cześć miastu Płock, miastu nowego kawalera Krzyża Walecznych. Rekonstrukcję poprzedził piknik historyczny. Uczestnicy mogli oglądać m.in. pokazy kawaleryjskie i artyleryjskie, a także podziwiać z bliska sprzęt wojskowy, ten historyczny i ten używany współcześnie. Możesz wziąć sobie do rączki. No to jest, wiesz, taki liczebny, tak? Druga edycja Big Festiwalowskiego już za nami, a my nadal nie możemy przestać się uśmiechać. I bardzo chętnie wspominamy to, co od 18 do 20 sierpnia działo się w Płocku. Przez 3 dni centrum naszego miasta tętniło tylko pozytywnymi emocjami. Chcemy jak najwięcej uśmiechów na twarzy, radości i tym, co prezentujemy, kulturą, którą prezentujemy. Po prostu sprawić, żeby się zapomnieli na chwilę o problemach i się wyluzowali. W programie były warsztaty z twórcami i otwarte pokazy filmowe. Jeden z nich poprzedził pokaz mody szlafrokowej, bo właśnie szlafrok i klapki to strój, który obowiązuje na festiwalu. Do udziału w imprezie organizatorzy zaprosili znanych ludzi kina, teatru i kabaretu. Jeden z nich, Szymon Majewski, na pamiątkę wizyty w Płocku odcisnął swoją dłoń w piasku z nadwiślańskiej plaży. No bardzo to miłe, sympatyczne i bardzo się cieszę,
Rozumiem, że za rok będę mógł odwiedzić i zobaczyć, jakie zmiany są w moich liniach papilarnych. Festiwal zakończyła gala muzyki filmowej. Trochę nietypowa, ale podczas Big Festiwalowskiego nic nie powinno dziwić. Na pociechę dla tych, którzy tak jak my już nie mogą doczekać się kolejnego festiwalu, przypominamy, że w weekendy nadal można zwiedzać jedyne w Europie Muzeum Memów.